Zaczęły się remonty mostów i kłopoty kierowców z Sanoka i tych jadących w Bieszczady. W lipcu za darmo, w sierpniu za złotówkę. Parking w centrum już otwarty. Kacper z Sanoka zachwycił Błaszczykowskiego. Gram, bo kocham piłkę. Wakacyjny paraliż na drogach, remonty mostów na trasach prowadzących w Bieszczady. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość i pamiętać o zmianie organizacji ruchu. Bo wiadomo, turyści będą jechać czy w tamtą stronę, czy w tą stronę, to troszkę nie w tym terminie może. No. Albo szybciej, albo później trzeba było to dać. No, ale może takie mają terminy. Miało już być skończone. Czy są parki? No to widać, teraz to i tak są małe. Ale zazwyczaj, no to powiedzmy tutaj z tej strony, to aż tam jak jest mleczarnia. Wąskim gardłem od kilku dni jest ulica Lipińskiego. Tu drogowcy remontują most na rzece Stroża Wielka. Samochody mogą korzystać tylko z jednego pasa i tak będzie do listopada. Zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji czasowej ruchu na ten odcinek drogi Lipińskiego zostało przewidziane podzielenie robót na dwa etapy. W pierwszym etapie robót będziemy remontowali prawą nitkę jezdni. To jest ta, która jest właśnie w tym momencie zamknięta. Ona jest skrócona do około 3 metrów skrajnia dla ludzi poruszających się. To jest jedyne utrudnienie, na które mogą wyjeżdżający z Sanoka napotkać. Będą musieli zmienić sobie pas ruchu na lewą stronę. Z ruchem, myślę, nie ma problemu. Problem może być tylko w godzinach szczytowych, kiedy ludzie będą wyjeżdżali z pracy. Na tą chwilę nawet, co widać, kierowcy mijankowo wjeżdżają sobie na lewostronną część jezdni i nie ma z tym żadnego problemu w tym momencie. Stan mostu pozostawiał wiele do życzenia. Starą konstrukcję trzeba było dostosować do nowych wymogów i przepisów. Będziemy starali się wymienić nawierzchnię asfaltową, skuć i wymienić izolację obiektu, która była już w tym momencie podziurawiona, wykonać warstwę wyrównawczą z betonu i zrobić całą galanterię i wyposażenie obiektu, czyli postawimy nowe bariery ochronne stalowe, zrobimy nowe krawężniki granitowe, zrobimy dojścia do kostki na długości 40 metrów, tak jak mamy w kontrakcie zapisane. Nie kończą się utrudnienia na ulicy Przemyskiej, gdzie remontowany jest most Olchowiecki. Tutaj ruch wahadłowy i dłuższe niż dotąd czekanie przed światłami. Pod koniec lipca robotnicy przejdą na drugą stronę jezdni. Około 29 lipca, jeżeli pogoda nam na to pozwoli, czyli przyszły poniedziałek za 2 tygodnie, nastąpi przełożenie ruchu na drugą stronę, zakończymy pracę na stronie mostu, na której one się w tym momencie obecnie toczą. I ruch zostanie przełożony na drugą stronę i na drugą stronę również przyjdziemy z robotami budowlanymi. Ekipy remontowe muszą zejść z mostu do końca listopada. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Jeżeli chodzi o zakres robót, to wygląda to w ten sposób, że do wykonania mamy demontaż wyposażenia, demontaż latarni, balustra, barier, krawężników, demontaż płyty po mostu, jest to całkowite skucie tej płyty, naprawa podpór mostu, wykonanie nowej płyty po mostu, następnie wykonanie dojazdów, umocnień, a także umocnień brzegów nakisanych. Drogowcy i policja apelują do kierowców o zachowanie ostrożności w obu miejscach, stosowanie się do sygnalizacji świetlnej i poleceń osób, które będą kierowały ruchem. Długo wyczekiwany wielopoziomowy parking, już otwarty, ma być lekarstwem na kłopoty z miejscem dla samochodów w centrum Sanoka. Zarządcą miejskiej inwestycji jest Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, które już ogłosiło, że do końca lipca z parkingu będzie można korzystać za darmo. W sierpniu za postój zapłacimy symboliczną złotówkę, a od września najprawdopodobniej 2 złote. Grafik z godzinami otwarcia jeszcze nie jest gotowy. Chcemy na pewno wyjść naprzeciw potrzebom klientów. Na początku planujemy, żeby parking był czynny od 6 do 22. Jeżeli będzie zainteresowanie, nie wykluczamy, że będzie on całodobowy. Pierwsi klienci już korzystają. Miejsc parkingowych na pewno w Sanoku brakuje. Szkoda tylko, że taki mały jest ten parking. Wjazd jest troszeczkę za wąski, stanowiska są też takie bardzo delikatne, ale poza tym dobrze, że takie miejsce jest. Elegancko wykonane jest to pod względem wizualnym, natomiast jeżeli chodzi o sprawę wjazdu większym samochodem, to jest problem. Pierwszy raz wjeżdżam i uważam, że nie trzeba jechać na egzamin do Krosna, wystarczy w Sanoku, kto prawo jazdy zdaje. Na pewno zaliczy. Samo zadaszenie przed śniegiem, przed gradem, przed słońcem, przed wszystkim, to jest wspaniała rzecz. Bardzo mi się podoba. Przyjechałem do Sanoka w zasadzie pierwszy raz jakoś tam biznesowo zobaczyć, jak wygląda miasto. Podjechałem, widzę parking, parkuję, luksus.
bałem się, że będę szukał miejsca do parkowania, nie musiałem szukać, podjechałem, zaparkowałem od razu. Takie miejsce po prostu bardzo ułatwia życie wszystkim. Turystom, mieszkańcom, osobom, które prowadzą sklepy w mieście. Daliśmy radę. Wąski wjazd i niezbyt szerokie miejsca parkingowe zaskoczyły, ale nie odstraszyły kierowców. Nowy obiekt ma być bezpieczny. Nad wszystkim czuwają kamery i obsługa. Parking jest monitorowany, tam jest około 30 kamer, także na każdym poziomie i na zewnątrz są kamery i każdy poziom jest monitorowany. Nasz pracownik cały czas też jest na miejscu, także w razie gdyby była potrzeba, to udzielić pomocy czy po prostu jakiejś tam interwencji. Parking wielopoziomowy w centrum miasta ma jeszcze inne zalety. Obsługa parkingu jest automatyczna. Mamy system automatycznego dozoru, gdzie cały proces kupna biletu, poboru biletu odbywa się automatycznie. Płacimy za parking w automatycznych kasach, które mieszczą się na każdym poziomie parkingu. Rampy podnoszą się automatycznie. Mamy system wolny zajęty. Jest to taka informacja dla osób, które będą tutaj chciały przyjechać, skręcić się z ulicy Kościuszki w ulicę Grzegorza, mają wyświetlony pod znakiem komunikat, czy na parkingu są miejsca wolne, czy parking jest zajęty. Podobny komunikat wyświetla się zaraz przy wjeździe na parking. Wielopoziomowy parking w Sanoku jest jedynym tego typu obiektem w regionie, z którego mogą korzystać kierowcy z instalacją gazową. Mamy tutaj system oddymiania, czujniki spalin, czujniki dymu. W związku z tym możemy tutaj parkować samochodami z instalacjami LPG, co jest naprawdę ewenementem. Nowy wielopoziomowy parking ma służyć nie tylko kierowcom. Nad setką parkujących samochodów jest zielony dach, miejsce do rekreacji. Pomyśleliśmy, że warto, aby na zwieńczeniu całego obiektu zrobić coś przyjemnego dla oka. Miejsce, gdzie mieszkańcy czy turyści będą mogli sobie przyjść, pochodzić, obejrzeć w pewien sposób panoramę Placu Świętego Michała. I jest to miejsce obsadzone kwiatami, roślinnością, zielone, przyjemne. W związku z tym na pewno jest to miły, przyjemny akcent w mieście. Budowa kosztowała blisko 8,5 miliona złotych. Ponad 5,5 miliona miasto otrzymało z Unii Europejskiej. Był parking i postój taksówek, jest deptak, ławeczki i drzewa. Plac Świętego Michała w Sanoku wygląda zupełnie inaczej niż jeszcze rok temu. Teraz ma być jedną z atrakcji turystycznych i wizytówek Sanoka. Jest to przede wszystkim miejsce na takim, zaryzykuję stwierdzenie, światowym poziomie. Z mojego punktu widzenia dość długo trwały te prace, ale faktycznie efekt końcowy jest imponujący wręcz. I myślę, że naprawdę będzie to jedno z najciekawszych miejsc w naszym mieście. Sam wystrój, sam ławeczki, można odpocząć. Nie jest tylko cały czas parking, samochody i postój, prawda, który tutaj był, tylko w tej chwili można się zrelaksować, można posiedzieć i odpocząć. Mnie po prostu tak na razie przerażają te kamienie takie wszędzie, że jest tak na razie pusto. Mhm. Ale myślę, że jak to się tak zazieleni, jeszcze bardziej się zagospodaruje, to będzie piękne. Mhm. Jestem Sanoczanką, ale fanką Sanoka. Całkiem po prostu bardzo lubię to miasto. I czekałam na to, bo często tutaj przyjeżdżam, bo mam rodzinę i w zasadzie dzisiaj to z ciekawości szukałam. Nawet pytałam się tych, co tu robią. Mówili, że tu jest poniżej mur, ale nie wiem jakim, bo go po prostu nie rozeznałam. Jedyne, czego brakuje mieszkańcom i turystom, to tablice informujące o zabytkowym kościele, który odkopali archeolodzy. Dobrze by było, jakby tu była jakaś tablica, która by wyjaśniała to, że tu takie miejsce jest. Są to jakby korzenie tego miasta i trzeba to opowiedzieć i pokazać. Cieszy mnie to, że władze miejskie w jakiś sposób zaznaczyły to miejsce i w dalszym ciągu co ewentualnie jeszcze dodałabym, to jakaś tablica informacyjna, makieta być może, żeby też i przyjezdni mieli świadomość tego, co tam pod ziemią się kryje, a że niewątpliwie jest to ogromne bogactwo historyczne, bogactwo kulturalne, to jest to rzecz godna wyeksponowania i zaznaczenia w jakiś sposób. Najprostsza sprawa to postawić jakieś baner informacyjny, tablice, jakiś kiosk multimedialny może, który pokazałby, jak to wyglądało wcześniej, jak prace przebiegały. Tak to myślę, jak na szybko. Przebudowa placu i przyległych ulic trwała blisko półtora roku. Kosztowała 8,5 miliona złotych.
Skatepark, siłownia na otwartym powietrzu i ścianka wspinaczkowa to projekt, który wygrał konkurs na zagospodarowanie miejsca po dawnym sanockim lodowisku. Towarzystwo Gimnastyczne Sokół wybrało projekt Patryka Więcławskiego. Walczymy o niego z tego względu, że jest w Sanoku dość spora grupa ludzi, która ma zajawkę i oni chcą po prostu kontynuować swoją pasję. No, tak się składa, że w Sanoku nie ma gdzie. Skatepark miał powstać w tym miejscu. Sprawa się jednak komplikuje, bo od 2 lat to w sporej części działka miasta i jest inny pomysł na zagospodarowanie tego miejsca. Na działce pod Torsanie, na części, która należy do miasta, chcemy przywrócić parking dla samochodów osobowych. Będzie to parking na obu poziomach tej działki, czyli działki po wyburzonym budynku, który stał w tamtym miejscu, a także po maszynowni, która stała na górnej półce przy parku. Miasto zaznacza, że to nie musi oznaczać końca marzeń o skateparku, bo mógłby powstać tutaj, na ulicy Białogórskiej, albo na Błoniach, w kompleksie Mosiru. Choć na razie nie ma ani planów, ani pieniędzy. Jeden z pomysłów zakłada, że obiekt wybuduje zewnętrzny inwestor na własny koszt. Rozmawiamy z jednym z inwestorów, którzy inwestują w Sanoku, żeby móc wybudować taki skatepark. Nie chciałbym dzisiaj się wypowiadać na temat wielkości tego skateparku, ponieważ no, to się wiąże, im więcej urządzeń, im więcej obiektów jest na skateparku, tym ten skatepark jest droższy. Mamy tutaj propozycje, zbieramy różnych skateparków różnej wielkości. Chcemy zrobić taki optymalny dla młodzieży sanockiej. Jeśli miasto wyrazi na to zgodę i znajdą się sponsorzy, którzy wybudują ten skatepark, i to nie będzie jakieś, że tak powiem, robota na odwal się, tylko to będzie profesjonalnie zrobione, na pewno młodzież będzie z tego zadowolona. Na ile realny jest to plan, czas pokaże. Na razie urzędnicy nie zdradzają żadnych dodatkowych informacji o tajemniczym inwestorze. Prezes Sokoła nie składa broni i zapowiada walkę o skatepark. Jeżeli pan burmistrz przekaże tę działkę na skatepark, to będziemy kontynuować sprawę. Jeżeli nie, to sprawa zostanie zawieszona. Będziemy szukać innego rozwiązania na naszych działkach. Może urządzimy to na naszych działkach, jeżeli nas będzie na to stać. Ja powiem tyle, że ludzie, którzy tutaj są i mieszkają dość długo w Sanoku, będą walczyli, ale jeśli młodzi nie zobaczą, że jest o co walczyć, to po prostu oni zrezygnują, a sami dorośli sobie nie dadzą z tym rady. Dlatego chcemy zachęcić jak największą ilość młodzieży, żeby nam pomogła w tym, bo im nas więcej, tym większe prawdopodobieństwo, że nam się to wszystko uda. Sanocka młodzież walczy o tor do ekstremalnej jazdy na rowerach, rolkach czy deskorolkach od 10 lat. Czy w końcu skutecznie? Informacji szukaj na portalu isanok.pl. Ma talent, upór i wsparcie bliskich. Wszystko, czego potrzeba, by zostać dobrym sportowcem. Kacper Sumara ma 8 lat i na co dzień trenuje piłkę nożną. Jego talent dostrzegł jeden z najlepszych polskich piłkarzy, Jakub Błaszczykowski. Wybrał go spośród tysięcy młodych piłkarzy z całej Polski i w nagrodę zaprosił jako jedynego z Podkarpacia na tydzień treningów pod okiem hiszpańskich szkoleniowców w Ośrodku Olimpijskim w Spale. Było fajnie, poznałem nowych kolegów. Z innych krajów, no, się nauczyłem dużo nowych rzeczy, jak na przykład jak jest obrońca większy, to się zasłania piłkę. Kacper ma po prostu fantastycznych rodziców, którzy jeżdżą ze mną na każdy turniej, śledzą jego poczynania, są na większości treningów, starają się fotografować i robić filmiki z danych turniejów. I już był taki turniej, po prostu zmontowali to, wysłali. No i że się spodobało kupie, no to tylko się z tego cieszyć. Na co dzień młody sportowiec trenuje w Ekobol Sanok. Swoją przygodę ze sportem rozpoczął w wieku 4 lat. Pasją do piłki nożnej zaraził go ojciec, który sam też jest piłkarzem. Kacper chodził na mecze, spodobało mu się. Kiedy spotkaliśmy trenera Sołtysika, jeszcze Kacper miał bodajże 3,5 roku i zaproponował, żeby Kacper nie przyszedł do niego na trening. Tak z niczego, nie? No to mówię, pewnie, bo nawet nie wiedziałem, że takie małe dzieci już zaczynają trenować. Kacper przyszedł na trening, spodobało mu się. Na początku wiadomo, że u dzieci to jest tylko raczej zabawa z piłką. Spodobało mu się i zaczął trenować i idzie na razie to na dobrej drodze. Nie? Mocną stroną Kacpra jest niewątpliwie technika. Wyróżnia się przede wszystkim tym, że bardzo dobrze i krótko prowadzi piłkę przy nocy. Jest bardzo szybki, zwinny, dynamiczny. Może troszkę mniej ze wzrostem, ale właśnie ten wzrost powoduje to, że
że jest taki, tak powiem, filigranowy i bardzo zwinny w tym, co robi. Czy Kacper pójdzie w ślady ojca i zostanie piłkarzem? Trener mówi, że ma szansę, ale oprócz talentu i ciężkiej pracy potrzebne jest jeszcze wsparcie rodziny. Dziecko, wiadomo, przeżywa. Kacper też był taki raz, kilka razy się zdarzyło, że na przykład nie strzelił bramki, to jak był mały, to płakał, trzeba było przytulać, a mówię, jeżeli nie będzie tego wsparcia w domu, to kariera może się różnie później potoczyć. To jest oczywiście moje marzenie, żeby on osiągnął więcej niż ja, ale nie osiągnął to kosztem takim, że ja go mam namawiać do tego, tylko żeby on sam chciał. Jak on będzie sam chciał, to naprawdę może osiągnąć dużo. Nasi reporterzy będą śledzić karierę Kacpra. Młodemu sportowcowi życzymy wytrwałości i sukcesów. Kto wie, może to właśnie młody piłkarz z Sanoka będzie następcą Błaszczykowskiego i założy koszulkę reprezentacji Polski.